To zdecydowanie sukces. 29 lipca tego roku bracia Zalewscy, Krzysztof i Wojciech, zawodnicy SKS-u Tęcza Krosno-Odrzańskie, startowali w finale w siatkówce plażowej w kategorii młodzika. Zajęli czwarte miejsce i nie ukrywają z tego faktu zadowolenia. Niebywały sukces, ponieważ pierwszy raz się zdarzyło w historii lubuskiej piłki siatkowej, żeby ktoś tak wysokie miejsce zajął w Polsce. No, no to cieszyliście chyba. Tak. Jak przebiegał turniej? Opisz go w ogóle, wasze kolejne spotkania, kolejne schody, które musieliście pokonywać. Pierwszy mecz wygraliśmy, był walkover, bo tam drużyna nie przyjechała. Drugi mecz graliśmy bardzo dobrze, ale już w trzecim zaczęły, znaczy w trzeciej jeszcze graliśmy dobrze, bo wygraliśmy z takim Wołominem, ale na drugi dzień już się zaczęły kłopoty. Bo jak mówi sam zawodnik, zabrakło myślenia na boisku. W drodze do najlepszej szesnastki w kraju przegrali tylko jednego seta. W finale drużyny były podzielone na dwie grupy i rywalizowały systemem brazylijskim. Bracia Zalewscy awansowali do pierwszej czwórki. Tam musieli zmierzyć się z drużyną z Wołomina, z którą dzień wcześniej wygrali. Drugim razem ta sztuka braciom się nie powiodła. Nie zaczęliśmy dobrze tego meczu. Kiepski serw, co tam było? Głowa. Bardziej głowa. W głowie nie było poukładane, zagotowaliśmy się. Co to znaczy? Nie było poukładane w głowie, zagotowaliśmy się. Takiemu zwykłemu człowiekowi byś chciał wyjaśnić to, co. Zagotowanie, czyli nic nie pracuje, nawet jak się denerwujemy ciągle, nic nie wychodzi. I to robi się gorąco. To jest stres po prostu? Czy to są nerwy dlatego, że nie wychodzi? No bardziej nerwy dlatego, że nie wychodzi. No i co w takiej sytuacji robicie? No, spróbujemy się opanować, ale jak się nie, no to trzeba grać do końca. Czwarte miejsce w Polsce dla zawodników jest i tak wielkim sukcesem. Za rok zapowiadają walkę o jeszcze lepszy wynik. Start w Mistrzostwach Polski w siatkówce plażowej był dla nich również dobrym przygotowaniem przed zbliżającym się sezonem. Razem z pozostałymi zawodnikami SKS-u Tęcza Krasnoodrzańskie w połowie sierpnia udali się na obóz do Nowej Rudy. Mieliśmy 3 treningi dziennie. Pierwszy trening rano siłowy, drugi był techniczny, a trzeci graliśmy takie małe gry 3x3. Jak wygląda ten trening techniczny? Na przykład co wy tam ćwiczycie? Najpierw odbijanie piłką, później takie ćwiczenia z plasami, przy ataki też, techniczny atak, rozegranie szczególnie. Jak się czujecie po takim obozie? Trener, rozumiem, wszystko tam przygotował, każdy trening z wami prowadził. Tak. Pracowaliśmy ciężko i trener też jest zadowolony i każdy jest zadowolony z tego obozu. Na ocenę przygotowań przyjdzie czas, gdy ruszy liga. Jednak jak zdradza nam zawodnik, plany na najbliższy sezon są już określone. W kadecie mamy zamiar zająć pierwsze miejsce w województwie. Dojść tam do półfinału zamierzamy dojść. I startuje tam 7 drużyn. A w juniorze zamierzamy zająć trzecie miejsce, gdzie startuje 5 drużyn. Jakiś ćwierćfinał osiągnąć. Wy jesteście w kadecie? Tak, pierwszy rocznik kadeta, ale niektórzy są już drugi. Filarem obu zespołów mają być ci sami zawodnicy. Ubiegłoroczny młodzik i drugi rocznik kadeta. Nasi siatkarze sezon ligowy zainaugurują 4 października.